Witam wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Farmerska Dynastia, która chyba zakończy się na nas z uwagi na to, że jestem gorzej niż bezużyteczny, jeżeli chodzi o rolnictwo. Niemniej jednak, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kilka protipów, które otrzymałem i jednocześnie, kurczę, co ciekawe, chciałem o nim opowiedzieć, a automatycznie wyskoczyła mi o tym informacja w tych podpowiedziach, w trakcie jak się ekran ładuje. Mianowicie, informacja dotyczyła tego, żeby w momencie, kiedy wstajemy, i komentarz też tego oczywiście dotyczył, a no mianowicie, jeżeli wstajemy rano, to że warto byłoby się zainteresować krowami oraz kurnikiem z uwagi na to, że co rano krowy są do wydojenia, a jajka są do zebrania i żeby faktycznie ich nie stracić, to warto byłoby tam zajrzeć i zebrać to wszystko. Także no, kurczę, szczerze powiedziawszy, jakoś nigdy wcześniej mi to nie wyskoczyło. Nie wiedziałem, że trzeba takie rzeczy robić. W sensie wiedziałem, że trzeba doić krowy i zbierać jajka, ale generalnie myślałem, że trzeba czekać na ten komunikat taki w rogu. A się okazuje, że kurczę nie. Że jednak to jest automatyczne, a ten komunikat najwidoczniej musiał się pojawiać w sytuacjach, w których już faktycznie, kurczę, no, trochę już to leżało. Być może, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo no nie znam się na tym. Niemniej, tak jak też wspomniałem wcześniej i uznałem, że to jest też bardzo dobry pomysł, a no mianowicie, żeby być na bieżąco, to jak najbardziej na bieżąco z tym, co ogrywamy i żeby być na bieżąco z tym, co komentujecie i w jaki sposób komentujecie, żeby móc się do tego odnosić bez żadnych obsów czasowych, to myślę, że całkiem dobrym pomysłem będzie zrobienie czegoś takiego, że faktycznie, kurczę, będzie na przykład 3 dni, powiedzmy, Farmerska Dynastia, 3 dni będzie, no wiadomo, tak na przemian z Medievalem Dynasty. No i będzie występowało na przykład przez 2 dni jakaś inna gierka zupełnie, która nie będzie z nimi związana, a żeby było łatwiej się dostosować do tego, o czym pisaliście w komentarzach i żeby tak naprawdę móc to jakoś w miarę tak sensownie połączyć, żeby nie było sytuacji, w których faktycznie, kurczę, jak było ostatnio, że tydzień czasu odpowiadałem na jakiś komentarz, czy też robiłem coś tydzień po tym, kiedy coś zostało napisane. Także myślę, że to będzie całkiem dobre rozwiązanie. I mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Nawet już szczerze powiedziawszy, wybrałem pewną gierkę, którą zobaczycie, myślę, w następnym dniu, czyli 20... Czekajcie, to jest 24, to 25. 25 zobaczycie nową grę. Teoretycznie będzie ona miała lekki związek z tematyką tego, co robimy teraz, aczkolwiek w zupełnie innej oprawie. I nie, nie jest to Farming Simulator, ale zobaczycie, zobaczycie. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo gierka jest dosyć ciekawa, tak szczerze powiedziawszy. I myślę, że będzie dosyć zabawna tak naprawdę. Także co, ja biorę się za oranie tego pola i słyszymy się już w momencie, kiedy... O, 70%. I słyszymy się, kiedy już będziemy to kończyć. No dobrze, moi milusińscy, mamy z bani już questa, ale traktor tu zostawiam. Tak, tak. Traktor tu zostawiam, gdyż iż ponieważ albowiem... Może jeszcze tu jakiś quest będzie. Ale tak jak przemyślałem sobie to wszystko i kurczę, odnoszę wrażenie, że właśnie cena, czy też nagroda właśnie za oranie danego pola jest zależna od tego, kto nam to zleca. No bo to pole, bądź co bądź, miało bodajże... Aha, on tam gdzieś jest. Bo to pole miało bodajże ile? 1 hektar. A nagroda za to będzie stanowiła chyba 60% tej nagrody, która była za 3 hektary. Także no kurczę no. Co by tu nie mówić. Zaraz zobaczymy, ile nagrody będzie. 937 euro, serio. Za 1 hektar. No kurczę. To wygląda na to, że jedne pola się bardziej opłaca niż inne orać. Niemniej jednak, jest też kilka rzeczy, o których myślę warto byłoby powiedzieć. Po pierwsze, no byłaś. Po pierwsze, i to co jest chyba najbardziej istotne, to fakt. Kurczę, gdzie my tego psa mieliśmy? Ach tak, tutaj trzeba będzie jechać.
Dobra, to tutaj się pojedzie później. Niemniej, no to o czym mówiliście, czyli to, że warto byłoby się zainteresować tymi krowami co rano. O, faktycznie. I zebrać jajka. A że mamy tych kur trochę, no to tych jajek również troszkę będzie. Także fajnie jest. No i jeszcze codziennie warto byłoby się zainteresować tą Janet. Tam przyjść, wiecie, zapytać, czy tam wszystko ok, czy nic naprawić nie trzeba i tak dalej, te sprawy. Czy mamy jakieś jajki? Są. Tu są, tu są. Ile mamy w ogóle? 84, dobra. To zobaczymy, ile będzie dzisiaj. Ach, i jeszcze było takie pytanko. Cześć. Było takie pytanko odnośnie tego, dlaczego ja to wszystko przy sobie noszę. Bo w gruncie rzeczy tu nie ma żadnego limitu chyba u dźwigu. A to się jakoś szczególnie nie wydaje, żeby psuło, więc... Nie wiem, co za różnica, czy ja bym to nosił, czy raczej trzymał w tej spiżarni całej. 127, czyli no 40 jajek liczmy. No, coś koło 50, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, czy tak naprawdę, przepraszam, byłby sens trzymania tego wszystkiego właśnie w tej spiżarni. Albo inaczej, sens może jest, ale co to zmieni? Bo wydaje mi się, że nie za wiele, tak szczerze powiedziawszy. No ale dobra, jesteśmy w domu, także warto byłoby się kimnąć, bo i tak nie ma za dużo do roboty. To jest dopiero człowiek sukcesu. Na dobę spać tyle godzin i mieć takie gospodarstwo jeszcze? Kurde. Tak trzeba żyć, moi drodzy, tak trzeba żyć. No ale dobra. Sprawdźmy zatem te krówki oraz kury. Czy faktycznie to tak... Zgubiłem krowy i kury. Tutaj są, tak. Sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. O kurde, faktycznie tak jest. Ja cię nie wierzę, myślałem, że trzeba będzie czekać, aż wyskoczy jakiś komunikat czy coś, a to tak fajnie. Myślałem w ogóle przez chwilę, żeby kupić jeszcze jedną krowę, ale później zobaczyłem cenę i stwierdziłem, że chyba jednak jeszcze się powstrzymamy przynajmniej do jesieni z kupnem nowej krowy. Podnieś. Dziękuję. Okej. Tutaj wszystkie. Dobrze. Tutaj również. To jeszcze tu zostały. Okej. Sztosik. Cyk. No i warto jeszcze byłoby podobno nie marynować tych jaj. Żeby trzymać je po prostu na czas, gdy... Siemanko. Że warto byłoby je trzymać na czas, gdy... Przepraszam, będziemy mogli je przerobić na jakąś zapiekankę czy coś w ten deseń. Sorry za sąsiada, jakby to było słychać ewentualnie. No hejka, gdzie jesteś, Janet? Halo? Józef! Gdzie żeś Janet zostawił? Halo? Janet, nie odchodź. Gdzie jesteś? Nie ma Janet, zostawiła nas. O nie. Dobra, trudno się mówi. Żyje się dalej. Mamy tu dwa questy do wykonania, także je sobie wykonamy. Są oba na zasadzie transportu. Także why not? Ja jestem za. Siedźmy się, zobaczmy, może tu skrzynka jakaś, albo coś. Halo, halo, dzień dobry, jest, proszę bardzo, skrzyneczka, hejka. Jakby ktoś szukał, to jest ona tutaj. Cóż my tu mamy? Buteleczka perfum oraz ryby. Sosie jakimś tam, no dobra, spoko, fajnie. Nie przeszkadza mnie to w ogóle. A
ale kurczę, dalej nie mogę znaleźć tego przepisu na miód. W sensie, żeby to przerabiać. A właśnie, miód! Trzeba go zebrać chyba. Czy coś. Dzień dobry. To serio jest napisane? Przyczepa na bale siana. Okej. Okay. Nowoczesny pojazd. Prasa kostkująca. Okej. Okay. I ta kusiarka! 7000. Kupię cię w końcu. Zobaczysz. Dzień dobry. Ernesto. O, nie wierzę, jakie imię. Hej, Ernesto. Ja jestem Deco Moreno. I'm busy i macha. Weź się. Siemasz. Masz pracę? Tak. Brzmi nieźle pewnie. Dziękuję. Chodziło o transport, więc to przeklikam, bo to nie ma sensu tego jakoś szczególnie rozciągać. Idźmy teraz tu, bo tu jest też transport. Podejrzewam, że i tak oba będą do tamtego gościa. Standardowo. Narkotyki zawsze spoko. Żartuję, narkotyki to zło. Bo cię mogą zmieść z planszy. Oj! Jabłka. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Stefan ma questa. Cześć, Stefan. No co later? Ty masz questa, to co later? Dzień dobry. Ojejku, nie wierzę, no. Hello. Szukam pracy, tak, pewnie. Tak, superancko. Dziękuję ci bardzo. Gdzie mamy najbliższy przystanek? Tu albo tam. No, idźmy tędy. Sprawdź na mapie i poszukaj aktualnych celów. Ach, to droga jest. Myślałem, że się przebija jakaś skrzynka czy coś. Właśnie, jeszcze obok tego sklepu rolniczego chciałbym sprawdzić, czy przypadkiem nie będzie tego piesa. Byłoby super. Jabłuszka jeszcze, siema. Są dwa. Tu chyba jeszcze jakieś widziałem, co nie? O, jest. Są trzy, czyli nie... Aha, jeszcze tutaj. Proszę. Nie do końca wyzbierałem chyba ostatnio, jak tutaj byłem. Pyk. Proszę bardzo. Na handlu jabłkami dorobimy się tyle, że kupimy kosiarkę. Mam nadzieję, że będzie szybsza niż traktor. Taka wyścigowa kosiarka. Dobra, gdzie był ten sklep rolniczy teraz? Tu chyba. Czy nie do końca? Dzień dobry. Tak. Jest Rekiu, cześć! Cześć Rekiu! Głośkanie Rekio. Pogłaskaj piesa. Rex jest teraz twoim przyjacielem. Pamiętaj, by regularnie go karmić. Jeśli ciągle będzie głodny, może zmienić zdanie. Okej. Okay. To dobrze, że kupiłem tych kiełbas ze 200. Dziękuję za informację i dokładną instrukcję odnośnie tego, gdzie znajdę piesa. Bo kurczę, szczerze powiedziawszy, po 10 odcinkach dopiero go znaleźć, no to nieźle. Nieźle. Ała. Dzień dobry, jak tam? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję za pomoc w takim razie. Patrzcie, tam chłop ucieka z przesyłką. Na bank. Wracaj tu, kradzieju, złodzieju, bandyto. Chodź tu. Kto to jest? Gerard. Steven Gerard. Tak szybko biega niby? Jak szybko ja biegam?
Przepraszam bardzo, ile to? To 20 na godzinę przynajmniej. Nieźle. A ile takie pole kosztuje? 8 tysięcy tylko. A, bo to pół hektara jest. Aha. Okej. Okay. Siema. Proszę, proszę, dziękuję bardzo. Chyba jeszcze jeden jest, tak? Tak, jest jeszcze jeden. 5,5 tysiąca euro, no kurczę, no to żyć nie umierać, to panie Dziaszku. Możemy... Stać nas już na kosiarkę! Ale chyba jeszcze się z nią wstrzymam. Bo podobno są jeszcze 3 ule do postawienia, także to będzie koszt 750 euro. Drogie te ule, tak szczerze powiedziawszy. Dzień dobry, proszę, proszę, dziękuję bardzo. Sprawdźmy jeszcze, czy Janet w ogóle jest w domu, czy nie. Janet! Gdzie się szlajasz, Lafiryndo? Dzień dobry. Janet Lafiryndo, gdzie jesteś? A jesteś. No hej, często tu przychodzisz? Hello. No hej. So nice to see you. Nie ma kwiatu piękniejszego od ciebie. Bez sensu jest to porównanie, no ale okej. W sumie znalazłbym tutaj nawet na łące ładniejsze, ale no mniejsza. Dzień dobry, jesteś tak piękny jak słoneczny poranek. Tak, 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 jest pięknie, jest cudownie. Podobno 3 razy na dzień. No to dobra, no to lecimy dalej. Wyglądasz tak obłędnie, że aż zapiera mi dech w piersiach. A może byś coś o niej powiedział? Podobno liczy się wnętrze, a nie tylko wygląd zewnętrzny. Co to ma być? Nic się nie stało, gdy spadłaś tu z nieba. Bo wygląda, jakbyś ostro przerżnęła w ziemię. Dobra, 4 razy wystarczy. Dobra, sprawdźmy jeszcze pozostałe questy. Zaoraj pole, obszar pola 60 hektarów, albo 2,25, no bo nie za bardzo. Te 0,6 jeszcze byśmy mogli ewentualnie zaorać, tak myślę. Albo... wiecie co? Może zamiast tego pola... Odpocznij chwilkę z kubkiem kawy w ręku. Sprawdźmy tych ludzi. Może ktoś ma ten miód. Halo. Nie. To nie on. Ty? Hello there. Good morning. Masz jakąś poradę? Przyszedłbym wcześniej, gdybym wiedział, że czeka tu taka piękność. Nie. Nie. Hi there. Good morning. Nie. Hello there. Ktoś z was handluje czymkolwiek? Care to talk? Good morning. Nie. A ty? Pierwsze czoło po tej stronie doliny? Pohandlujmy. Aha, już z tobą handlowałem. Okej. Słabo. Bardzo słabo. Idźmy zobaczyć jeszcze ewentualnie tam gdzieś. Znajdziemy tu kogoś? Tak z ciekawości pytam. Jakie wymarłe miasto. Dziwne, że tu nikogo nie ma. Halo? Dzień dobry. Przepraszam. Czy jest tu ktoś w ogóle? Czy to jakieś miasto duchów? Halo? Czemu wszyscy nad wodą są? Komary, te sprawy. Nie, Lewi, tobie nie będę pomagał w oraniu pola na razie. A nie, przepraszam. To ona jest pierwszym czołem po tej stronie doliny. Tamta była drugim. Cześć.
Cześć, Grace. Nie. Siema, Dylan. Też nie. Dzień dobry. Nie. Dzień dobry. Dzięki. Well, hello. Dzień dobry. A ty? Też nie. Dobra, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie są ewentualnie przepisy na ten miód. Także trochę mi przykro, przyznam szczerze. No ale trudno, nie ma tego złego. Idźmy do domu. I postawmy jeszcze te brakujące ule. I sprawdźmy w ogóle, czy mamy do zebrania. Mamy do zebrania. Klikło mi przed chwilą. O, zbierz miód. Aha, z tego nic. No okej. To w takim razie sprawdźmy jeszcze te trzy. I z tego co pamiętam, przy jabłonkach jest. I podobno jeszcze jedno miejsce jest. Na ten... O, tutaj był miód. A, to tylko z tego, z jednego można zebrać. Okej. Ui. Sprawdźmy zatem jeszcze te. Ej, halo. Oszukano mnie. Myślałem, że tu też będzie. No trudno, trudno. Ale podobno jest tutaj jakieś... Gdzieś przy bramie. O, tam się świecą, faktycznie. Jeden. Drugi. Aha, i tylko dwa można. No dobrze, dobrze, nie ma tego złego. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. I mamy piesa! I mamy kota i w ogóle... Fajno. Cześć, kotu. Ale kota się nie da pogłaskać. Szkoda. A piesu gdzie jest? Ej, był tu gdzieś piesu. Ach, tam łazi. Po chałupie łazi. Mam nadzieję, że mi wykładziny nie pogryziesz. Gdzie ty jesteś, piesu? Ach, poza chałupą. Tak sobie łazi. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, dobra. To my się w takim razie kimniemy. To my się w takim razie kimniemy i z uwagi na to, że mamy już kolejny piękny, fantastyczny dzionek. Dobra, jednak nie mamy 200 kiełbas, mamy 57. Coś mi się pomyliło. Z uwagi na to, że mamy kolejny piękny, fantastyczny dzień, warto byłoby wydoić krowy. Takie klasyczne, już troszeczkę. Taka rutynka, bym powiedział nawet. Sprawdźmy jeszcze te jajka. Ile ich tam się nazbierało? Dzień dobry. 2 plus... Czekajcie, ile mamy? 175, dobra. No dobra. Mamy 45, 6, 47 jajek. Wow. A czy te kury się rozmnażają same z siebie? Czy trzeba będzie kupić po prostu małe kurczaczki? To jest też dosyć intrygujące i interesujące moim zdaniem. Fajnie byłoby wiedzieć. No ale dobra, sprawdźmy jakie mamy questy i co my tu mamy do zrobienia. Zaoraj pole. Nie. A czy... A, nie ma podanej nagrody ewentualnej, szkoda. Dostarcz pomidor 30. Nie. Zaoraj pole. To jeszcze taka propos tych pomidorków. Gdzie to było? Tam gdzieś. A propos tych pomidorów, trzeba sprawdzić, ile wody mają. Dzień dobry. No proszę, proszę. Już mamy pomidorki pierwsze. Ale czadowo. Cześć, piesu.
Cześć piesu, daj kiełbaskę. No dobrze. Myślę, że tym akcentem zakończymy ten odcinek, a w następnym zajmiemy się rozwiązywaniem questów i dalszym podrywaniem Janet. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, trzymajcie się i do następnego, hej!